serdecznie przywitać władze samorządowe z panem wójtem, wicewójtem, panem przewodniczącym Rady Gminy. Witam wszystkich bardzo serdecznie, cały zarząd stowarzyszenia i wszystkich kapłanów, i wszystkich tutaj obecnych bardzo gorąco. I zapraszam do wspólnej modlitwy, byśmy to dzisiejsze świętowanie rozpoczęli razem z Panem Bogiem, bo tak jak mówi kaszubskie powiedzenie, my trzymamy z Bogiem. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmocny. Świątynią Boga w niebie są łatymkła i arka Jego uwede ukazała w Jego świątyni. Potem widzę znak, co ukazuje na niebie. Miasta wybliko słońce i miesiąc pod stopama, a na ich głowie winc 12 gwiazdów. Panie Aniu, witaj Panie Wójcie, proszę, udzielam Wam głosu. Witam Państwa, ja również na scenę pozwolę sobie poprosić Pana Janusza Frąckowiaka, który był sędzią głównym naszych dzisiejszych, drodzy Państwo, już siódmych otwartych regat o Puchar Wójta gminy Kosakowo. Także Panie Januszu, poproszę kilka słów o dzisiejszych regatach. Bardzo przepraszamy Państwa, że cała grupa żeglarzy nie będzie w strojach wizytowych, ale my prosto z morza i w związku z czym tak o wyglądamy, a tam jest ciepło i w związku z czym ubranie jest kusy. Warunki były dzisiaj świetne z uwagi na to, że raniutko była taka do dwójeczki, później nałożyła się bryza, czyli wiaterek się skręcił, ale się zwiększył. Walka była ostra, ale wyrównana i owocna, a wyniki ogłosimy za chwilę. Dziękuję. Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że Janusz to jest człowiek, który odwrócił gminę Kosakowo tyłem przodem do morza, bo dotychczas gmina Kosakowa była tyłem do morza, a jak przyszedł Janusz, rozwinął to żeglarstwo i te kluby żeglarskie, że w tej chwili gmina Kosakowa jest przodem do morza. Ja tylko powiem, że pan wójt jest bardzo skromny. Nigdy bym nic nie zrobił, gdybym nie miał przyzwolenia pana wójta. Pan wójt otworzył te wrota, a ja tylko przepuszczam przez nie młodzież. I to jest prawda. Dziękuję, przykro mi bardzo, ale czas dla fotoreporterów minął, jak to
dawał kiedyś Ludy Szubek. Dziękuję pani Ani, dziękuję panu wójtowi za sponsoring, za wszystko i gratulacje dla wszystkich załóg, które pływały po morskich falach, kochani. Doskonale ją znają. Wielką postać polskiej estrady. Wielka postać, nie koronowana, ale królowa. Alicja Majewska! Tej słowa szczęście przesłuchać, więc choć czekaj.
więc jak to mówią, do wytrwały szczęście należy, a szczęścia za chwilę będzie wiele, będzie się znowu tu działo, kochani, za chwilę będziecie mogli Państwo oklaskiwać artystkę, która języka kaszubskiego nie zapomniała. Na Kaszubach się urodziła i stała się wspaniała. I to jest piękne. Kochani, to jest to, co nosi w sercu najpiękniejsze miłość do ojczystej ziemi, do kaszubskiego języka. Nigdy się, kochani, tego nie wstydzi. Dwukrotnie zwyciężyła szansę na sukces. Piękne koncerty, kochani, Welewetka i inne. A ostatnio jeszcze nie widzimy tego. Nagrała pięknie poezję śpiewaną księdza Jana Twardowskiego. Dość gadania mojego. Weronika Kortas! Kasiewski nutę dla Was zagramy w naszej interpretacji. Tu z nami jest pan wójt, też ja myślę, że
Dla niego będą piękne brawa, też podziękowanie, bo on jest sprawca jako gospodarz gminy, że tak to wszystko się odbywa. Panie wójcie, dla pana są brawa! Jak go wywołuje, to zawsze jest na miejscu. Panie wójcie, to była próba, teraz on ty jeszcze słyszy, bo tak on jest głuchy jak pień. Proszę, brawa! Jak już mówił nasz Edmund, chciałem też serdecznie podziękować wam wszystkim za przybycie. Jest to część urodzin gminy Kosakowo. Festyn Kaszubski 19 jest to ostatni festyn, który tak skromny jest, bo 20 będzie ho, ho, ho i zapraszamy już na drugi rok, na 20 festiwal w imieniu Zrzeszenia naszego Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału Dębogórze Kosakowo. W imieniu własnym zapraszam was na Festyn Kaszubski 20, który będzie w przyszłym roku. Ale zanim ten festyn odbędzie się, zapraszam także na 6 września, jest to dzień referendum, ale i u nas będą dożynki gminy Kosakowo, Kosakowie na placu przed urzędem. Zapraszam, będzie zespół Disco Polo, znany zespół Voyager. I zapraszam także na uroczystości 19 września do mostu. To jest msza, apel poległych i uroczystości związane z obroną Kępy Oksyńskiej. I w tych dwóch dniach, 19 i 20, odbędzie się także Festiwal Piosenki Żołnierskiej w świetlicy w sali w Pierwoszynie. A dzisiaj serdecznie wam dziękuję i zapraszam do obejrzenia, wysłuchania jeszcze jednego zespołu, a w międzyczasie będą sztuczne ognie, które zawsze cieszą ludność. Dziękuję bardzo. Raz, dwa, trzy. O, pani Danusia tutaj najważniejsza, najbardziej zapracowana, pierwsza po wójcie. Tak. Raz, dwa, trzy. Ja dostałam takie polecenie. Dzwoniła do mnie pani Alicja Majewska i była po prostu tak wzruszona, że było tyle osób, przybyło na imprezę. Tak się jej to podobało i po prostu się nie spodziewała, ale też bardzo mnie prosiła, że mam podziękować i pan Włodzimierz Korcz również akustykom, a powiedzieli, że wiedzą za co, że mam serdecznie im podziękować. Dziękuję. Dziękuję, Danusie. W ogóle pani brawa, ale to piękne brawa dla naszych akustyków, bo dzięki nim właśnie wszystko jest tutaj pięknie słyszane. Ja, kochani, znam tajemnicę, którą mi opowiedział pan wójt, co dotyczy przyszłorocznego 20 festynu. Kochani, jakiemu się uda to zrealizować, jakie ma plany, kochani, to będzie wielka bomba naprawdę tutaj na Szperku w Rewie. Nasze wsi las, nasze wsi, 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 nasze ws
właśnie tak było.